Witam bardzo serdecznie wszystkich moich widzów. Słuchajcie, dzisiaj bym chciał poruszyć kolejny temat, który tak naprawdę wypłynął z komentarza na poprzednim filmiku. Poprzedni filmik zawierał treści tłumaczące, dlaczego kierownica drży pomimo tego, że masz dobrze wyważone koła na zwykłej maszynie. Tam robiłem test drogowy, pokazywałem, jak to po prostu działa, jak to funkcjonuje, żeby zobrazować po prostu zwykłemu kierowcy, że ma takie możliwości skorzystania z bardziej skomplikowanej maszyny i dociec, dlaczego mu drży kierownica. I tam poruszyłem w tym filmiku również, że może drżeć też kierownica od hamulcy. Kolega zadał tam w komentarzu pytanie, ale jak to podczas jazdy drży kierownica od hamulcy, nie podczas hamowania? No i już Wam zaraz opowiem krótką historię sprzed lat, która po prostu mnie doświadczyła. Zrobię troszeczkę dalej zoom, może będzie lepiej coś tutaj tłumaczyć i żeby było widać. Ok. Słuchajcie, za czasów będę starał się streszczać, żeby ten filmik nie był za długi, żeby Was reklamy nie męczyły. Opowiem Wam po prostu taką historię, bo myślę, że to będzie najbardziej, że tak powiem, właściwe, żeby wytłumaczyć. Wtedy, kiedy w naszym kraju królowała firma Deu i bardzo dobrze sprzedawały się te samochody, pojawił się model Lanos. I ja sobie zakupiłem, słuchajcie, 3-letniego takiego Lanosa, który miał przejechane 84 tysiące kilometrów. To była wersja SX coś tam z silnikiem 1.6 16-zaworowym, tam 106 koni. I on miał system hamulcowy, słuchajcie, już nie pamiętam dokładnie, ale prawdopodobnie mówię tutaj o przednim systemie hamulcowym. Dlatego, że on ma bezpośredni wpływ na kierownicę, bo jest połączony po prostu bardzo blisko tutaj, tak, z kierownicą poprzez końcówkę drążka, drążek kierowniczy i maglownicę, czy tam przekładnię kierowniczą, jak się to powinno nazywać. Kupiłem sobie, słuchajcie, takiego Lanosa i jeździłem sobie na oryginalnych hamulcach, czyli tarczach hamulcowych plus klockach, 136 tysięcy przejechałem, co w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne do powtórzenia, żeby tyle nam przy ostrej jeździe, bo to dosyć, można powiedzieć, no, dynamiczny ten silnik był. A ja jeszcze miałem trochę w głowie mniej oleju niż teraz i sobie pozwalałem na różne, słuchajcie, rzeczy. 136 tysięcy, no teraz, w tej chwili już mamy materiały ekologiczne, różne, słuchajcie, tam takie, siakie. I ciężko jest wykręcić taki przebieg na zestawie hamulcy. Ale co Wam chcę powiedzieć? Przy tym przebiegu 132 tysięcy kilometrów, jak mi się skończyły hamulce, to postanowiłem sobie samodzielnie wymienić po prostu tarcze i klocki hamulcowe, ale zaświtał mi do głowy taki pomysł, żeby też troszeczkę poprawić wygląd tego samochodu. Z tych takich 14, słuchajcie, na kołpakach zafundowałem mu obręcze aluminiowe, 16 i nówki opony Michelin. Jak miałem skompletowane już wszystkie części, pojechałem do mojego znajomego, ponieważ ja działam w branży motoryzacyjnej, ale wtedy troszeczkę działałem bardziej, słuchajcie, w elektromechanice i takich rzeczach. Stricte taką mechaniką przy hamulcach i tak dalej nie zajmowałem się zawodowo. Wydawało mi się, że to potrafię robić, że mam jakąś tam wiedzę na ten temat. Pojechałem do hurtowni motoryzacyjnej, no i kolega zaproponował mi, bo mówię, słuchaj, daj mi takie hamulce, jakieś lepsze troszkę, bo ja lubię szybciej troszkę pojeździć. Ten silnik troszeczkę tam zmodyfikowałem, zrobiłem, podkręciłem go trochę, no nieważne. Tarczę mi zaproponował firmę ATE i klocki mi zaproponował firmę Ferodo. W tamtym czasie on akurat próbował taki zestaw i mówi, słuchaj, te klocki na przykład z tą tarczą współpracują bardzo dobre, one są miękkie. Mocno dosyć pylą, ale kleją się, słuchaj, naprawdę fajnie i ten hamulec jest bardzo skuteczny. No w tamtym czasie, to już chyba nie wiem, ile to może lat być, podejrzewam, że około 20,
taki zestaw. No, zakupiłem sobie oczywiście. Czekałem, słuchajcie, na te moje alufelgi, bo ja sobie zażyczyłem alufelgi, takie, które będą mi pasowały tutaj na osadzenie, nie? Tego, żeby było takie same osadzenie, jak fabryka przewiduje, jeżeli chodzi o głębokość tutaj osadzenia tej felgi, czyli ET, żeby było prawidłowo dobrane. Zafundowałem sobie komplet nowych śrub mocujących, no bo były inne stożki po prostu w tych felgach. Wszystko skompletowałem tak, jak ma być. No i zrobiłem sobie pewnego dnia, jak miałem części, wymianę. Wymieniłem sobie tarcze, wymieniłem sobie klocki, już miałem pomontowane koła, wyważone oczywiście, wszystko pico bello, wszystko pięknie pasowało. Koła mi zakładał ten wulkanizator, z którym w tamtym czasie współpracowałem, bo ja się nie zajmowałem wulkanizacją. Wszystko poprzykręcał dynamometrem i tak dalej, i tak dalej. Ja widziałem, że jak on składa mi te koła i zakłada opony, waży, wszystko było pięknie, ładnie. Słuchajcie, przyjechałem niedaleko 2 km, wymieniłem sobie hamulce, no i założyłem sobie te koła. Ok, jadę i przy prędkości w przedziale między 115 a 120 km na godzinę zaczyna mi kierownica w ten sposób drżeć. No i kurczę, no coś jest tutaj nie halo. Wróciłem się do tego wulkanizatora mojego, mówię, że słuchaj, jest taki problem, bo mi kierownica drży. Czy mógłbyś po prostu tutaj coś poradzić w tym temacie? No więc wulkanizator, słuchajcie, od nowa. Posprawdzał wszystko, pomierzył, no, czy tu nie trzeba jakiś, ale nie było takiej możliwości dystansów, bo tu wszystko było spasowane, śruby, wszystko elegancko. Sprawdził ponownie wyważenie. No wszystko pięknie, ładnie. Mówi, słuchaj, no ja nie wiem, no po prostu, no nie wiem, co ci powiedzieć. Ja uważam, że swoją pracę wykonałem ok. Dobra. Nie dawało mi to spokoju, pojechałem, słuchajcie, do innego wulkanizatora, też którego znałem. No tam oczywiście troszkę był to nowocześniejszy zakład, droższy. No i mówię, jaki jest problem, że mam drżenie na kierownicy. Panowie pościągali oczywiście koła, wzięli na maszyny. Mieli troszkę nowsze maszyny, bo tam w zasadzie jedna to była prawie co po zakupie. Już przetestowana na samochodach, więc miałem taką, można powiedzieć, pewność, że tu wszystko jest ok, nie? Sprawdzili ważenie, sprawdzili osadzenie, sprawdzili przykręcenie, śruby, wszystkie elementy. Mówią, słuchaj, tamten wulkanizator nie popełnił żadnego błędu, no to po prostu myśmy nic nie znaleźli, jest wszystko ok. No mówię, no ale jak jadę, to drży mi kierownica. W przedziale między 115 a 120 na godzinę jest najbardziej to odczuwalne. Ten wulkanizator, słuchajcie, wsiadł do mnie do samochodu, przejechał się tym samochodem. Faktycznie stwierdził, że ja nie kombinuję, niczego tu mnie nie zmyśliłem. Wjechaliśmy jeszcze raz na stanowisko i ściągnął po prostu koło i mówi, zrobimy tak, ponieważ ja cię znam, jesteś rozsądnym człowiekiem, mówi, słuchaj, ja ci zrobię taki prosty patent, żebyśmy sprawdzili i tutaj jak mamy, ja sobie może podświetlę lampą, żebyście dokładnie widzieli, tutaj mamy klocek hamulcowy, tu w tym miejscu, tu mamy tłoczek i on, słuchajcie, ścisnął ten tłoczek tak, żeby zluzować, czyli odsunąć od tarczy hamulcowej ten klocek, no i tam tego nie widzimy, żeby je odsunąć od tarczy hamulcowej. Z jednej i z drugiej strony oczywiście to zrobił i powiedział, słuchaj, nie możesz dotykać pedału hamulca, no bo te klocki napompujesz po prostu układ i one się zsuną. Masz hamulec ręczny, tradycyjny, tak zwaną wajchę. W tamtym czasie takie, praktycznie tylko takie były. I dojedź sobie tutaj do krzyżóweczki, delikatnie wyhamujesz w razie czego samochód hamulcem ręcznym. I tam masz trasę, przejedź sobie i sprawdź, czy masz te wibracje, tylko nie dotykaj pedału hamulca. No i co? Ja wykonałem, słuchajcie, taki test. Jadę sobie z tą prędkością w przedziale 115-120 na godzinę i nie ma żadnych wibracji, słuchajcie. I oczom nie wierzyłem, mówię, no kurczę, no coś tu jest. Jeszcze raz sprawdzam i jeszcze raz sprawdzam. No nie ma. No i nacisnąłem hamulec, pompowałem po prostu tak, żeby klocki dotykały tarczy. I natychmiast oczywiście to się pojawiły te wibracje.
Wracam się do niego, mówię, słuchaj, no faktycznie jest tutaj jakiś problem, bo z hamulcami, no bo jak jechałem z wyluzowanymi klockami, no to tego tematu nie było, nie? Nie było żadnych wibracji. No mówi, dobrze, słuchaj, no to tak. Ja tu akurat dostałem, słuchaj, takie, mówi, zaproszenie na szkolenie firmy ATE, którą organizuje firma Intercars, bo tam dużo części bierzemy od nich i tak dalej. Mówi, myśmy już byli, weź po prostu skorzystaj z tego szkolenia i jedź na to szkolenie o hamulcach. Wiedział, że po prostu ja mam, słuchajcie, nowo założone tarcze, nowe klocki, wszystko po prostu widział, tylko że to był doświadczony człowiek i nie zapytał się, czy ja to sam montowałem, czy gdzieś tam montowałem, no po prostu nie zadał mi takiego pytania. Tylko się chyba domyślał, że coś musiałem schrzanić, nie? Pojechałem na to szkolenie ATE oczywiście, wysłuchałem, jak należy prawidłowo zainstalować tarczę hamulcową na piastę, jak należy poprawnie zamontować klocki, słuchajcie, tutaj w zacisku, jak to prawidłowo oczyścić, jak prawidłowo zabezpieczyć przed korozją specjalną pastą i tak dalej, nie? Przede wszystkim, słuchajcie, popełniłem kardynalny błąd w tamtym czasie, bo nie miałem takiej wiedzy, że zdjąłem stare tarcze i założyłem nowe, nie czyszcząc powierzchni piasty, którą mamy tutaj pod tą tarczą. Ta powierzchnia piasty powinna być wylizana praktycznie tak, żeby była gładziutka, jak sobie przejedziesz palcem, żeby nie było żadnych górek, dołków, ta korozja, która tam jest, powinna być całkowicie usunięta i żeby to była gładka powierzchnia. I tak samo, no wiadomo, nowa tarcza przychodzi, to ona jest, nie jest skorodowana, ale należy szczególną uwagę zwracać. Ja na przykład od razu wyciągając z pudełka montuję to na piastę, żeby wyeliminować bałagan, bo ktoś wyciągnie te tarcze, gdzieś położy na stół, gdzieś potem na podłogę, gdzieś tu coś robi, jakiś syfek tam spadnie z tłuszczem, czy może mu się tam coś podkleić pod to i już założy, słuchajcie, tak, że nie będą te powierzchnie idealnie dolegać i tarcza hamulcowa nie będzie kręciła się bez żadnego bicia bocznego. Cokolwiek wam podejdzie między tarczę a piastę, odchyli w którąś, na przykład w tą stronę, tak? Odchyli po prostu tarczę i tarcza będzie kręciła się, no nazwę to tak kolokwialnie, jajowato. I ja tak zrobiłem, słuchajcie, i przez to spędziłem długi czas na poszukiwaniu i czepianiu się oczywiście kogo? Wulkanizatorów, którym potem to oczywiście wynagrodziłem, no bo wiedza kosztuje. Za ich czas po prostu im się zrewanżowałem w inny sposób, ale warto, słuchajcie, było iść na to szkolenie i pozyskać tą wiedzę. Dzisiaj mamy dostęp do internetu i takie szkolenia są w internecie. Warto, jak ktoś po prostu sam samodzielnie sobie wymienia hamulce, zdobyć odpowiednią po prostu wiedzę i przyłożyć się do tej roboty, użyć odpowiednich narzędzi i przede wszystkim nie smarujcie piasty, nie zabezpieczajcie jej antykorozyjnie. Piasta po prostu z tarczą hamulcową musi być zmontowana na sucho, dlatego że to jest sprzęgło tak naprawdę. Śruby to dociskają i piasta nam jest napędzana przez półoś, a tarcza jest sprzęgana po prostu do tej piasty przez te powierzchnie, więc nie wolno tam po prostu żadnych smarów stosować. Niektórzy mechanicy mają taką szkołę, słuchajcie, że faktycznie tam smary miedziane, cuda, różne wianki robią. Następna sprawa, tu wam pół tarczy wyczyściłem tak na razie, byle jak. Ale zobaczcie, jak kolejne pół tarczy po ściągnięciu koła wygląda. Tu jest dużo górek, różnych takich, widzicie, naleciałości, korozji i na feldze macie to samo. Więc pomimo tego, że założycie prawidłowo, zmontujecie hamulce, założycie tarcze, klocki, to wszystko będzie wam tutaj płynnie pracować. No ja się nie będę rozwodził nad tym, jak należy robić te hamulce. Ale założycie i na feldze macie to samo. To wszystko powinno być wyczyszczone, wypolerowane.
I felga tak samo oczyszczona, żeby znowu kolejny problem wyeliminować, że koło Wam nie będzie w ten sposób latać na boki, tylko żeby się kręciło równo. Więc proszę zwracać na to uwagę, szczególnie tutaj na osadzenie tego. To też nie trzeba moim zdaniem smarować niczym, bo to jest na tyle niebezpieczne, że ten smar może penetrować, bo to się grzeje. Więc na gorąco będzie penetrował tutaj i najgorsza sytuacja, jakby się dostał na powierzchnię cierną, czyli tu, w to miejsce i klocki, bo wtedy już macie popsute hamulce. A zaraz Wam założę tutaj czujnik zegarowy, o którym wtedy ja nie miałem pojęcia i Wam pokażę, jak prawidłowo to wszystko powinno funkcjonować, jak powinno, jak zbadać, nie? Czy macie bicie, można zmierzyć prosto, w prosty sposób bicie piasty, bicie tarczy, samemu sobie to zdiagnozować za niecałe 80 zł, czy tam do 100 zł można kupić, słuchajcie, taki przyrząd zegarowy. O, on ma dokładność do setnej milimetra ze specjalnym magnesem na taką wajchę, gdzie mocujemy go tutaj do amortyzatora w ten sposób. Ja już mam to ustawione. Wystarczy, że sobie zrobię tylko takie stryk jedną ręką i mam już to przyklejone tutaj na tyle dobrze, że będzie mi to pracowało. Dobrze nawet, że ta wskazówka mi się ustawiła, słuchajcie, tutaj, bo Wam chcę przekręcić teraz tarczą i pokazać, jakie ona ma bicie. Ta tarcza nie była w tej chwili ściągana z piasty, nie była odrywana. Więc ja tak naprawdę nie musiałbym jej mocować tutaj śrubami. Tu są przez większe nakrętki dwie śruby wkręcone, tak jakby było przykręcone koło. Tu mam trzecią, której nie ruszałem, więc w trzech punktach jak ona jest przykręcona, to na pewno ja mam pewność, że nie jest ona luźna i że ten pomiar będzie właściwy. Troszeczkę pod kątem jest, tutaj widzicie, ta końcówka z kulką, będę kręcił nie pod włos, tylko w drugą stronę, po to tylko, żeby ten zegar lżej pracował i miał lepsze pomiary. I teraz zakręcę Wam tarczą. Zrobię pełny obrót. To jest pół obrotu. To jest kolejne pół obrotu. I tutaj bicie mamy na poziomie jednej setnej. Tolerancja jest do 500, tak ogólnie przyjęta. W związku z tym mam pewność, że nie będzie występowało to zjawisko, które powoduje wibracje. A już Wam tłumaczę, o co chodzi. Jeżeli tarcza ta się kręci równo, miałaby jakieś bicia w tej płaszczyźnie, nie? Na boki, co powodowało drżenie tej mojej kierownicy. No, mianowicie to, że tarcza się obracała, tutaj była odchylona w ten sposób, uderzała w klocek, następnie pół obrotu dalej, znowu ona była odchylona w drugą stronę i uderzała w tamten klocek. I to było takie puk, 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 puk. Tego oczywiście nie usłyszycie podczas jazdy, jest za duży hałas, ale to pukanie tarczy w klocki, które nie były zapieczone wcale, to wszystko działało, ale powodowało taki rezonans. I teraz wszystkie elementy zawieszenia, które tutaj pracują, ruszają się, mają jakąś amplitudę drgania. Jeżeli te drgania, nałożą się te amplitudy drgań, powstają ogromne siły. I ja tego doświadczyłem właśnie wtedy, kiedy miałem to założone źle, bo podniosłem samochód na podnośniku do góry, zapiąłem piąty bieg, wprowadziłem koła, miałem wtedy koła zapięte, wprowadziłem sobie w ruch do tej prędkości właśnie 115 na godzinę i byście nie uwierzyli, jak to koło dosłownie tak latało. Ja myślałem, że się urwie, że spadnie ten samochód z podnośnika. To są tak ogromne siły, z takiego delikatnego, można powiedzieć, pukania tej tarczy w te klocki. Nakładają się różne, tak jak mówię,
amplitudy drgań i to się w pewnym momencie sumuje i wzmacnia i przenosi się bezpośrednio tutaj przez ramię zwrotnicy, które po prostu, wiecie, im dłuższe ramię, tym to jest mocniej, poprzez końcówkę drążka kierowniczego, drążek kierownicy i tam do przekładni. No i bezpośrednio już potem jest tylko przełożenie na kierownicę, która w ten sposób Wam drży. To tak pokrótce chciałem Wam wyjaśnić, słuchajcie, jaki ja kiedyś przed latami popełniłem błąd. Nie wyczyściłem dobrze piasty, nie spasowałem tego wszystkiego, nie weryfikowałem pracy tego zacisku, poszczególnych elementów, które tutaj mają być, tylko sobie tak troszeczkę coś tam polizałem, przeczyściłem, zmieniłem sobie klocki, tarcze, założyłem nowe kółka, a potem zawracałem gitarę moim wulkanizatorom. Nie? Tarcze, słuchajcie, te ATE, jeszcze Wam tu pokażę taką jedną rzecz, mają to samo do dzisiaj, bo to też jest tarcza firmy ATE. Takie wycięcie, one są wyważane. Widzicie? Tu jest wybrany odpowiednia ilość materiału od strony wewnętrznej, tu jak mamy radiatory do chłodzenia, żeby mieć pewność, że tarcza nam nie bije. Niskobudżetowe tarcze, jakieś podróbki, słuchajcie, chińskie, inne rzeczy, no to ja już to pomijam, bo jeżeli nie są one wyważane, to już może po prostu sama wibracja powstawać z samej masy wirującej tarczy. Dlatego polecam kupować produkty renomowanych firm sprawdzonych. Z czym jest coraz gorzej? No, powiem Wam, że mam też ochotę nakręcić filmik, bo sobie ostatnio kupiłem nasadki takie kątowe, udarowe na zapas, ponieważ mam jedne, które używam wiele lat i one naprawdę już dostały popalić od niejednego mocnego pneumata i walczyły z mnóstwem śrub. I kupiłem sobie drugi taki zestaw, jak go wziąłem do ręki, to ja już po prostu wiem, że to jest te same numery, wszystko po prostu to samo. A może nakręcę jakiś krótki filmik i porównamy po prostu produkt tej samej firmy o tych samych numerach i jak bardzo się konstrukcyjnie to wszystko zmieniło i, no i wydaje mi się, że na gorsze, bo potem jak już klepnąłem to na aukcji, to już było musztarda po obiedzie, bo zacząłem czytać komentarze i ludzie po prostu pisali, że po pierwszym, słuchajcie, użyciu jakimś mocniejszym się to wszystko rozsypało. Dobra, to mamy podsumowanie może. Będziemy kończyć ten filmik, czyli przede wszystkim trzeba sprawdzić koła, montaż, opony, to co na poprzednim filmiku i również, jeżeli to macie pewne, sprawdźcie sobie, czy nie macie bić bocznych na tarczy, czy tarcza nie uderza Wam w klocki, czy tu wszystko dobrze funkcjonuje, czy macie to czyste, czy to jest wszystko dobrze osadzone, czy koło nie jest właśnie przez jakieś tutaj paprochy, syfy. No bo tu jest najlepszy przykład, słuchajcie. Tu jest teraz jakaś warstwa, nie, można by to zmierzyć, ile tego brudu jest, a tu jest wyczyszczone. Więc z automatu to, jakbym przykręcił w ten sposób felgę, to już będzie tutaj odchylona, tak? I koło będzie się kręciło w ten sposób. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję Wam za komentarze. Przepraszam, że nie biorę, słuchajcie, z każdym jakiejś dyskusji, nie odpisuję, no ale ja dosyć mocno jestem zaangażowany w prace zawodowe, znaczy w pracę zawodową, swoje pasje i różne inne rzeczy, a dzisiaj jest Mikołaj, no i kurczę, kończę, idę, słuchajcie, zbierać te prezenty, nie wiem, czy będzie prezent, czy będzie rózga, jak to tam mnie ocenili, czy byłem grzeczny, czy nie.